Witam w nowym odcinku. To będzie taki raczej side quest bardziej. Mam za zadanie zmienić Mufę Tenio B6 na Mufę Tenio C6. Mufa Tenio B6 została kiedyś założona, kiedy był montowany kabel 144 i powiedzmy, że była zbyt wcześnie i błędnie założona mniejsza mufa, ponieważ nie wiem, nie pamiętam, czy takie było parcie społeczeństwa, trzeba było szybko odpalać budynki czy coś, ale teraz to się zemściło. I podczas modernizacji tych starych budynków trzeba będzie tutaj podokładać jeszcze trochę kabli, a tak naprawdę na 12 tacek to jest tylko jedna wolna, jedna ostatnia, a potrzebuje co najmniej 3 tacek wolnych, co najmniej 3 tuby, żeby tutaj pospawać później, a na ten moment tylko jedna tuba się mieści. Pech jest taki, że tutaj są dwa kable 144 i 1,24. I wszystko jest pospawane, jest pospawanych 9 tub na wprost w kablu 144 i jedna tuba do kabla 24. Planuję to zrobić bezprzerwowo, nic nie rozwalić, nic nie popsuć i poprzekładać te włókna razem z tackami. No zobaczymy, jak mi to pójdzie. Pogoda jest piękna, tak naprawdę trochę powiewa, bo jednak to jest Gdynia i tutaj jest dosyć płasko, więc zobaczymy. W najgorszym wypadku spróbuję, bo jeszcze nie próbowałem, rozłożyć namiot i okaże się, nie, czy on działa. Od ostatniego razu nie rozkładałem, nie miałem takiej ani potrzeby, ani okazji. I czy go rozłożę, czy będę potrzebował? Nie wiem, wolałbym nie, no bo jest naprawdę słońce pięknie, kurczę, jest, nie? Temperatura na pewno rośnie, jest godzina 9:30, więc będzie tylko lepiej. Także idę się przygotować. Mam nadzieję, że wszystko zabrałem, jeśli nie, to będę wracał, ale mam za zadanie i chęć to przełożyć dziś, teraz. No i takie jest moje stanowisko pracy. Studnię sobie zabezpieczyłem w taki sposób, żeby nikt tam nie wleciał. O. To jest moja mufa B6. I tutaj wszędzie są spawy. I to wszystko będę musiał poprzynosić do nowych tacek. Nie całymi tackami. Wszystko pojedynczo. Tuba czwarta. Tuba trzecia jest pracująca. I tuba pierwsza jest pracująca. Nic więcej tutaj nie pracuje. Różnica między tymi mufami jest zwyczajna. Jest troszeczkę dłuższa, no i tacka do Tenio C6 jest podwójna, dzięki czemu podwójna ilość spawu wchodzi, mimo że jest nieco dłuższa, wcale nie jest dużo dłuższa, ale niestety ta tacka podwójna, no i będę musiał te wszystkie moje spawy po dwie tuby tutaj powkładać. Z tego co widzę, tutaj tak bardzo nie przeładowywałem tych holderów, tych miejsc na włókna. Może dwa, może trzy, nawet chyba nie ma trzech obrotów, mi się wydaje, bo to wygląda w miarę tak niezapchanie. Czasami potrafiło mi to bardziej się napchać, jak tam trzy obroty zrobiłem, no to się odznacza. No i będę musiał co dwie tuby tutaj wkładać. No będzie troszeczkę hardkoru. No i będę musiał oczywiście uwolnić stąd kabel 144, 24. No i uwolnić stąd. Tak samo. I to bez przerywania usług. No i tak, sam jeszcze nie wiem, od czego zacznę, ale raczej od odkręcenia tej mufy. A żeby ją odkręcić, trzeba po prostu tego wichajstra kręcić do oporu w lewo. Następnie sobie schowam te, ściągnę sobie tą ramkę. Nie wiem, jak to ma nazwę faktycznie i fizycznie. Czasami, żeby to odkleić, nie jest takie wcale łatwo, ponieważ to się teraz w tym czasie pokleiło nieco. No i trzeba sobie to trochę siłowo poodrywać. I nie wiem, czy mówiłem, ale nigdy nie przekładałem sobie tak takiej mufy. Jest to premiera, przynajmniej w moim wykonaniu. O, i po trochu, ale schodzi, bo niestety to ma tendencję do tego, że te gumy tam się troszeczkę podklejają i takie tam rzeczy. Dobra, nie jest lekko, ale idziemy do przodu. Jest. Dobra, czyniąc dalsze honory, to postaram się najpierw te włókna z tackami powyciągać. I dopiero potem przełożyć kabel. No chyba, że
udałoby mi się. Najważniejsze jest to, żeby kabel był zamocowany. Nie może być tak, że włókna mam rozwalone, a kabel tutaj luźno latający, bo przypadek się stanie, że mi to zwieje, spadnie. Nie chciałbym kabla 144 jeszcze raz obierać, bo nie mamy na to czasu, ani sił, ani energii, ani niczego, żeby tak robić. Więc bardzo byłoby dobrze, żeby ten kabel uwolnić i od razu go tutaj wpiąć. Nawet te dwa, no bo one są tutaj, co ciekawe, w jednym porcie. Że mi się tak udało to włożyć, tak bardzo dwa różne kable w jednym port, no to trzeba być już geniuszem albo geniuszem zła. Ciężko powiedzieć. Teraz zobaczę, co się będzie działo, bo muszę najpierw wyczuć, co się będzie działo, jak będę sobie luzował to. No i, że tak powiem, nic się takiego specjalnego nie dzieje, tylko wychodzi to tak, jak powinno spod spodu, więc podejrzewam, że taką tackę będę w stanie odpiąć. Odpiąć i nawet ją tam jakoś położyć. O, w taki sposób, no po prostu chyba zwyczajny. I tylko trzeba tutaj uważać ostrożnie, bo teraz mi się tak tu coś wyciągnęło, tu mi się pociągnęło. Pyk. O, i fajnie, jak tak sobie to ustawię, to patrzcie. Tackie mam podpisane, więc potem się nie zgubię z tym, co jest co. Dobra. Teraz sobie zrobię zdjęcie na Instagram, ale jeszcze sobie zrobię pewne maskowanie. Pewne maskowanie. No to jadę dalej. Posta zrobiłem. Takie zwyczajne zdjęcie bez strzału z napisem mojego zadania i zapytaniem, czy mi się to uda, czy mi się powiedzie, czy zrobię awarię. Tego jeszcze nie wie nikt. O, i patrzcie, jakie to się pięknie wszystko przyciąga. Jakiś, czego się boję? Drugi kabel mam od stołu, od spodu 144. No i zobaczymy, co będzie, kiedy ten przyniosę i tamten przyniosę i no... Śmiesznie, że ten 144 jest w tym miejscu, ale on jest cały rozszyty, więc tak naprawdę nie ma żadnego zapotrzebowania na to, żeby on był od tyłu. Bo mi w ogóle tutaj nie bruździ niczym. Bo nie ma tu przychodzących, wiecie, tam pod spód, takich, które się czasami spotyka, tak, naprawdę takiej beznadziejności. Tylko jest całkiem spoko i wszystko rozszyte i jest porządek. No chwalę, bo ja to sam robiłem. Nie wiem, co mnie tknęło, żeby tutaj w ogóle go dawać. Może nie miałem portu takiego. Może coś. Niestety nie przypomnę sobie, czym była podyktowana ta moja decyzja. Ale fakt jest taki, że ten kabel był przychodzący jako pierwszy, więc może nie miałem takiego portu z tymi grubszymi. No nie wiem, nie wiem. To jest ogólnie mało ważne, ale i tak za to zjebkę dostałem, bo kable magistralne powinno się od spodu wkładać prosto na zapas. Czym się mogę obronić, to tym, że wszystkie tuby są rozszyte i nawet śladu nie ma tych tub. I nie ma złego efektu tego, że tak się dzieje. Patrzcie, zaraz wam tutaj pokażę, co tutaj się dzieje, tylko ja sobie wszystkie tutaj pouwalniam. No a robię to zwyczajnie coś takiego. To co widać. Najpierw uwalniam. Następnym etapem będę się martwił później. Jako, że nie mam jakiejś specjalnej taktyki obmyślonej, tylko po prostu jadę na żywioł i pozwolę sobie na tyle, na ile będę mógł sobie w danym momencie pozwolić. A niestety się zemściło używanie zbyt małych mów.
baltodziej wiewiór jest na budynku i tam dospawuje po dwa paczkordy, więc w razie draki, że będę naprawdę potrzebował pomocy trzymającego, to w razie czego podejdzie. Ale podejrzewam, że on też niedługo się zjawi za jakiś czas, bo idzie sobie od klatki do klatki, dospawuje, więc w końcu przyjdzie i tak. Czym dalej, to niestety muszę bardziej to odwijać, ponieważ no, tu się robi taka dobra kubka i tutaj się dobrze nagina, mocno się nagina, ale fakt taki, że... A nie, trzecia doba już pracuje, no to na trzecią tubę muszę uważać, na tą. Bo tutaj to są włókna już pracujące. Z nimi to niestety ostrożnie. Mogę ich nawet na bok położyć. Dobra, to jest eleganckie, bo to ja mogę wyciągnąć. A warto to wyciągać? Nie, na razie nie. Jak przyjdzie do wyciągania, to będę przekładał całość. A nie będę teraz wyciągał tak trochę tego, trochę tego. Po prostu sobie mogę to na boczek położyć. O. Taka sytuacja. No i tuba pierwsza. Jak będę czuł, że jest niebezpiecznie, no to Bartek w pogotowiu będzie. Lub, że nie warto ryzykować. No bo co prawda, to ciężko mi będzie zaraz te kable 144 tak uwolnić, żeby oba były wolne, bo jeden tutaj, drugi tam, no zobaczymy, no zobaczymy. Nie mówię, że będzie tak źle, póki nie spróbuję, ale wierzę, że to trzeba po prostu zarąbiście uważać. Dobra, to też jest tuba pracująca. I też jest sytuacja taka, że tutaj przechodzi mi przez to. To jest druga tuba, prawdopodobnie z kabla 24. Tak, tak, wszystko jest jakby jasne i czytelne z daleka. Tutaj niestety się musi ta ósemka tworzyć, ponieważ no, dwa kable mam z tej samej strony. Tego za bardzo nie widzicie, ale zaraz będę dał widok i będziemy działać dalej. Powiem wam, że dojrzałem nowych możliwości. Otóż tą część zostawię starą tak jak jest, bo bez sensu to wszystko przepinać niebezpiecznie. Postaram się odkręcić tą część białą i przykręcić to miejsce. Zaraz to się okaże, że to jest możliwe, ponieważ tu są dwa wkręty. I mam nadzieję, że zrobię to takim trochę łatwiejszym szwindlem. Że nie będę musiał właśnie tych kabli tutaj odpuszczać i tak dalej. Że nie będzie niebezpieczeństwa takiego, że ja tych kabli nie przytrzymam, nie złapię. Coś się będzie złego działo. O, Jezu, dwie śrubki. Dwie śrubeczki, najzwyklejsze na świecie. Dobra. Tutaj będzie trochę gorzej. Teraz tak, ja sobie przerzuciłem tutaj kamerę przez to. Mam nadzieję, że będziecie w miarę widać, że będziecie w miarę widzieć, ponieważ jest jak jest. Tu jest trochę ciasno, ale przez to, że włókna mi pod spodem lecą, pod spawami, to nie mogę ich za bardzo, za daleko odwijać. Dobra, mam nadzieję, że nie spadną. Muszę to zrobić po prostu w stylu eleganckim i z klasą, czyli znając mnie, to ja to zaraz rozdupię. Dobra, druga strona wygląda no, bardzo podobnie, bo tak samo są gumki. Więcej nie będę na razie pokazywać, naginać. Po prostu muszę zaoszczędzić jak najwięcej tego naginania. Ale jest bardzo duża szansa, że właśnie to będę miał cały czas stabilne, przykręcone, że naprawdę mi to pomoże. I teraz uważam, że bez problemu mogę sobie to za chwilkę wyciągnąć. Co jeszcze sobie zrobię, to te włókna z tej strony, które mi wchodzą z kabla spod spodu,
po prostu uwolnię, bo ten panel wychodzi tak łatwo. O, już patrz ta, kochanieńcy. Muszę tylko uważać, żeby tam tych włókien nie przytrzasnąć, bo tutaj mi coś pod spodem się pokazuje. Dobra, nie wytrzymam i wy też nie wytrzymacie. Widać, wszystko widać. Jedna śrubka. Druga śrubka. No i teraz. Teraz. Patrzcie, o. Jestem. Ale zrobiłem jeden błąd, duży, który zaraz poprawię. I uwolnię sobie też włókna z drugiej strony. Do samej góry, bo bez tego to niestety nic się nie uda. Może nie widać teraz za wiele, za to nie ma na co patrzeć. Dobra, wszystko mi wychodzi, wszystko mi wyszło. Patrzcie. Wszystko mi wyszło. Teraz by się przydał człowiek, żeby mi to pomógł odgarnąć. Żebym ja to mógł zabrać z pokoju. A i tutaj patrzcie, tylko mi się ledwo zaczepiło. Tu mi się ledwo zaczepiło. Ale wychodzi. Dobre. Dobre wciul. Dobre, ja nie wiem, czy ja to podołam temu tej historii, ale to jest dobre. To mi się podoba. Dobre. O, już się stresuję tym, jak ja będę to wkładał, bo wyciągnąć było, nie wiem, łatwiej czy trudniej. Czy włożyć jest łatwiej czy trudniej. Ale to jest piękny widok teraz. Proszę, coś pięknego, włókna leżą rozpierdzielone. Teraz muszę przekręcić tylko ten panel, tak jak się każdy domyśla, nikt głupi nie jest, i uporządkować te włókna w tą stronę. Coś cudownego, ale boję się cały czas, bo odległość tych włókien właśnie ona jest krótsza, a teraz potrzebuję jeszcze większej tej odległości, więc będzie jeszcze trudniej. No i teraz będę chyba chciał, bo nie wiem jeszcze jak to przełożyć teraz, jak to tutaj podłożyć w środek, bo zaczynają się tutaj dziać rzeczy trochę niestworzone. I zastanówmy się teraz, jak to zrobić, żeby to było dobrze. Bo zaczynam powoli nieco wątpić, ale nieco tylko, nie jakoś super dużo, że dzisiaj skończę. Fajnie byłoby te tacki tutaj do tyłu powkładać, tylko oczywiście w odpowiedniej kolejności. I dalej, trójeczka. I pewnie wielu z was to się teraz pewnie za głowę złapie, że no głupi jestem, no. Ale raz się żyje. Dosłownie raz. Tu ma piąta. Szósta. No i co? Nie jest tak źle. Na razie mi się tutaj klaruje sytuacja, tylko muszę to tak przełożyć, żeby było dobrze. Dosłownie, o, tu w środek będę musiał to włożyć i będzie spoko. Chyba ósma. Dziewiąta. Dziesiąta.
11. 12. No i co? Dobrze, kurwa? No i teraz nic innego, jak tylko to włożyć w te wejścia. Uważając na włókna od spodu, co nie będzie takie proste, a potem trzeba to przykręcić jeszcze. Dlatego spróbuję to tak nieco przechylić. No, jakby był wiewiór kamerzysta, to może byśmy coś więcej widzieli, ale musimy się oprzeć tylko na tym, co tutaj widać. Nie no, powiem wam, że jak wkładam to delikatnie, to jakby tam się nic niewiele nie dzieje złego. Prawdopodobnie już mam dostęp do jednej śrubki. Trochę ciężko mi ją tam podłapać, ale już jest. Co? Cyla coś jest. No jednej na razie wystarczy. Nie muszę drugiej od razu atakować. Mogę sobie zrobić to po tym wolnej chwili. Co? Dobrze jest, kurde? Teraz wyślemy do kolegi Piotra pewnego, który będzie oglądał ten film. I napiszę tak: Piotrze, spoiler. Albo wyślę takie gorsze zdjęcie. Gorsze zdjęcie, bo wyślę takie, gdzie to jest zdemontowane. Dobra, no i co? Co teraz? Nic tylko przekładać, a mam od końca. Od końca. Teraz muszę przemyśleć tylko, jak to robić, ponieważ to będzie szło sobie o tak. Będą się te osłonki po kolei wyciągać. Nie, nie tak. Zaraz. Tak, o, dokładnie tak. Będą te osłonki teraz leciały. Właśnie Piotr odpisał, o ja pierdzielę, że tak powiem, nie? Dobra, nie tracimy czasu. Teraz interesuje mnie założyć, a właśnie, to jest to, co nienawidzę. Albo dokładnie może nie rozumiem, jak się te tacki tutaj nie wpina, bo czasami jest tak, że one wchodzą jedna za drugą, a czasami dramatycznie nie. Dobra, jedna za mną, wkładam na fulla. No, a mu wysłałem takie zdegenerowane zdjęcia Piotrowi, ale on to jest dobry fachowiec, on w nocy o północy go obudzisz i ten nie rozpozna. Zacznie portów szukać po kieszeniach. Oj, pyk, pyk. No i co, dobrze, ja tutaj całość, a może całość nie. Nie, dostać mi na tacki, no stać. Muszę się to policzyć. Może mniej więcej. Teraz warto. Tu jest pierwsza tuba, druga, trzecia, czwarta, piąta, szósta, siódma, ósma, dziewiąta, dziesiąta, jedenasta, dwunasta. Dobra, to teraz przystępuję do rozbrajania każdej tacki pojedynczo. Tylko jeszcze, co mnie interesuje i to bardzo mocno, to najpierw te włókna od spodu zamocować, bo nie chciałbym, żeby tam się coś z nimi złego podziałało. A już widać, że ja nawet nie ściągnąłem tej osłonki plastikowej, więc taka sytuacja. No tak, więc ja to muszę powkładać teraz mniej więcej tak, jak było, lub podobnie. Nie wiem, muszę powkładać tak, żeby było tylko w miarę bezpiecznie dla tych włókien. A że nie widać teraz, no to na razie nie będzie widać. I'm sorry. Tutaj jakieś takie dalsze włókna, tutaj jeszcze pierwsze, bo jest krótka tuba.
Dobra, powkładam po prostu tak, jakby na razie to w duszy gra. I ta fioletowa niestety taka jest trochę głupia. Niestety, ale ufa mi odbija. No i tutaj problem taki, że trzymacz to byłby idealny w tym właśnie momencie. Trzymający Bartek byłby mistrzem świata w trzymaniu. Byłby zwyczajnie potrzebny i robiłby dobry uczynek. Ale, że tak powiem, wczoraj mieliśmy takie małe wyniki w pracy. Przynajmniej nie byłem zadowolony z naszych wyników. No bo trochę pochodziliśmy, trochę porobiliśmy, ale... No nie, to jeszcze musi być jakiś wynik za tym się kryć, za tą naszą pracą. A nie tylko... Nic, że tak powiem. Nie, no żartuję, nie że nic. Już głupoty zaczynam trochę nawijać. Dobra, jest. Co się chciało, to mi się tutaj udało zabezpieczyć. No ciekawe, czy cokolwiek oberwie mi się. Czy będą problemy z oberwanymi włóknami? Na ten moment nie widać, ale wszystko jest możliwe. Dobrze by było też od razu. Z powrotem w terowki to zarzucić. O, i teraz będą włókna super bezpieczne, bo już wszystko, co się będzie działo, to będzie się działo tylko u góry. Tu ma 12. No nic, nie będzie wesoło, ale mogę to robić, ponieważ to mam wszystko. No. Niesplątane. No, do tej pory przynajmniej. No, pierwsze mam niesplątane, mogę wyciągać, mogę nawijać ponownie i wkładać. Jak to zrobić? Fajnie byłoby, żeby to mi się odgięło i żeby mi nic tu nie przeszkadzało w tym czasie. Sorry za mój katar. Dobra, i tuba 12, tutaj sobie jeszcze napiszemy. Tuba 12. Tuba 11. Dobra, ja tutaj też zabezpieczę tubki, tak jak mniej więcej wychodzi. Tutaj turkusowa jeszcze się właduje, czy już tu za dużo będzie? Nie, właduje się. I nie będę musiał już potem regulować tych włókien, tylko od razu w tym rowku po zewnętrznej będę miał wszystko gotowe. Dobra, chciałbym to tak jakoś tak zmyślnie poukładać, ale jakoś nie chce się to samo zrobić, więc wkładam jak pasuje. Trochę za dużo powkładałem w jedno miejsce, a potem może sobie przełożę coś, ale to potem. Na razie to ja chcę mieć tutaj spokój psychiczny i fizyczny, żeby mi tutaj nic nie wyskoczyło, nic nie zaskoczyło. Tutaj taka długa guma, ale jest to jest. Od razu mógłbym sobie w sumie przykontrolować, czy dobre tuby porobiłem, czy coś poszło nie tak, no ale chyba muszę sobie już zaufać. Dobra, fajnie byłoby, jakbym tam na dole też to zaczepił. Ale wszystko idzie dobrze, zgodnie z planem awaryjnym. Tutaj idą te krótkie. Jest, bardzo ładnie. Dalej, tuby. Jest. No, tam się tam zaczepia trochę, ale pierniczę to na razie. To schowam, tubę zapasową, zieloną skala 24.
Niestety trochę się nażarła piachu. Dlatego wytrzemy ją najlepszymi chusteczkami, jakie człowiek wymyślił, czyli chusteczki mokre do dupci. I bez jakiegoś zbędnego, mocnego nacisku siły. O, ściągamy po prostu. No, widać, że to schodzi. Łapie piaseczek. Łapie piaseczek. Albo wiecie co, to na razie nie. Bo nie będę tego już tak bardzo podnosić, tylko będę podnosić sobie pojedynczo tylko te tacki, które potrzebuję. A to na razie zwinę metodą fista. Czyli cztery palce. Lub trzy palce, zależy kto takie palce ma, nie? Dobra. Nie przedłużać. Zmieniamy perspektywę. Wyciągam spawy i po kolei wkładam. I trochę tutaj odgarniam. Za dużo tutaj mam już głupot niepotrzebnych, takich jak nóż, markel to się przyda, bo będę musiał opisywać te tacki nowe, a wszystko resztę zwalam o, na ziemię. Trochę światło mocno świeci niestety, dodatkowo ten cień robi ten słupek, który stoi koło mnie, to jest taki słupek do obsługi jakby tego szlabanu. To taki jakby domofon. Dobra, to teraz zobaczymy, co się stanie, jak sobie tutaj te spawy powyciągam. Tak trochę niezgrabnie może. Ale przez wypychanie przez środek to jest chyba najbezpieczniejsza opcja. I zaraz zobaczymy, jak to się wkładało, bo może wkładałem to w jakiś sposób chiński i teraz nie będzie chciało wyjść, nie? A może spróbuję to sposobem takim, co ostatnio wyciągałem przecież. Takim powinienem to wkładać, chociaż wiecie, różnie bywa, zależy od nastroju. Czasami metodą wkładania takiego dookoła to robię, czasami nie. Ale teraz będę mógł przynajmniej potrenować takie chwyty. O, i to wszystko powinienem sobie wziąć. Wszystko wziąć. I wszystko przełożyć. O, wszystko mi wychodzi. Już tak powiem, ludzie, jest. Pyk. Ja dzieli. Coś tutaj jeszcze jest, jakiś miszmasz, ale już. Prościut to jest. Prościuteńko. No i wkładamy. Opsik. I tutaj teraz cyk. No i pięknie, no. Pięknie, jak aż nie wiem co. Nie wiem jeszcze, jak mi wyjdą teraz te włókna, bo no, wiadomo, długości się pozmieniały, więc chyba będę wkładał taką metodą zwyczajną, czyli ja mam stronę, wkładam stronę. Niestety nie mam jakiegoś siedzenia, bo chętnie bym sobie na takim stołku wyższym usiadł, bo już mnie plecy bolą od tego nachylenia. A tego nachylania się jeszcze dużo mi tutaj zostało. Ale pięknie, wszystko mi pięknie tutaj wchodzi. No i teraz jaki minus, to będę musiał pod tymi osłonkami to zrobić. A czekajcie, coś zepsułem. O, tak. No i tą stronę też sobie tutaj zabezpieczyć, żeby przypadkiem nie za spawy przyłożyć. Piękna sprawa. Fajnie to by było zrobić jeszcze pomiary tego. Czy się przypadkiem nic nie popsuło. Ale nie wiem, czy będziemy robić, czy nie. Czy to raczej wyjdzie w trakcie, jak będziemy potem budować. Coś będzie popsute, to będzie popsute. Więc na razie się z pomiarami nie wychylam.
Dobra, muszę się jakoś tutaj przynajmniej spróbować oprzeć. Dobra, jedziemy, bo tu będzie coraz lepiej później, nie? No ale pomarańczowy to jest jednak nie w tym miejscu, co trzeba. No, będzie mi to przeszkadzać, więc albo coś wymyślę z tym, albo nic i będzie mi to przeszkadzać. Pomarańczowy tu wyżej. Coś dziwnego jest z tą osłonką, powiem wam, tą fioletową, bo ona nie ma drucika. Jak do tego doszło? Nie ma drucika w słońce. Widać, że to jakiś majster robił, czyli ja. Ale czy mogłem tego nie zauważyć? Czy to olałem? Tego już się nie dowiemy. Nie, no masakrycznie to się wkłada. Powiem wam tak, tak przytrzymując, ale... Różowy to wyżej. Brązowy, różowy, żółty. No jest. Wchodźcie proszę. Jest. Może z tej strony będzie mi potem lepiej. Albo sobie przyniosę siodełko, które jakieś tam mam i będę próbował siedzieć. Siadać. Dobra, tutaj trochę się niestety mi te włókna pokręciły. O, w tym miejscu. Dzięki czemu, jak tak sobie próbuję je zaczesać, to nie chcą iść. Co najwyżej spróbuję pojedynczo, jeśli któryś będzie taki niemiły. No i co? Co tu dużo chcieć więcej? Jedna strona siedzi. Dobra, muszę sobie wysmarkać, bo nie mogę was katować tym moim smarkaniem obrzydliwym. Się obsmarkałem cały. Dobra, wkładamy. Bo tego wkładania to się dużo dzisiaj przede mną. Ale już jest najgorsze za mną. Już naprawdę się czuję dobrze. Psychicznie. Jeszcze oczywiście może coś wyjść, że coś się oberwie. Albo już dawno oberwało. Liczę się trochę z tym. Bo jednak robię ryzykowne sprawy. I co z tego, że miałem stolik w miarę czysty, jak położyłem mufę i się wszystkie te piachy zaraz odezwały. Wszystko się obtrzepało. No i co? No i kurczka siedzi. Dzień dobry. Jak to mówi nasz Bartodziej, duba 11 teraz. Wybaczcie mi, jak któregoś razu nie będzie dobrego kadru. Bo ja sobie tutaj przesuwam. Teraz sobie trochę zoomowałem na stolik, żebyście dobrze widzieli. I niestety ale w mojej kamerze mam mały ekranik, więc mogę pewnych rzeczy nie zauważyć tak od razu. Tym bardziej, że skupiam się najbardziej to na pracy. Mimo, że chcę, żebyście widzieli też jak najwięcej, to czasami niewiele widać, bo się zawezmę na pracę i jest taki efekt, jaki jest. No i teraz mogę swobodnie to sobie podnieść i swobodnie, tym bardziej, zgodnie z kolorystyką operatora, poukładać. Już nawet na pałę nie ma co wkładać. Jak wkładasz od nowa, no to rób sobie od nowa. Niebieskie. Białe. Fioletowe. Pomarańczowe. Szare.
Żółte. Brązowe. O, o. A coś tutaj w tacy jest nie tak. Ta tacka Holender została gdzieś przygnieciona czymś i ma odgięte te uchwyciki na spawy. Ale jak to możliwe jest? Dobra, trochę je porozginałem. Brązowe i zobaczymy. Będzie wypadać, to będzie niedobrze. Oby nie był, oby nie wypadało. Różowe. Czarne. Turkusowe. Niestety nie będą zbyt ładnie poczesane te włókna, bo naprawdę one się troszeczkę tutaj pokręciły wokół siebie i wychodzą takie trochę parchy. Dodatkowo ja to pamiętam, jak chyba w listopadzie tutaj to dospawywałem bez namiotu, bez samochodu, po prostu siedziałem po ćmoku i dospawywałem. No i oczywiście to jeszcze był mój nożyk przed serwisem, nie? Więc możecie sobie wyobrazić, jak on jest po serwisie zjebany, to jak bardzo jest niemądry, niefajny przed serwisem, jaki był. Po prostu co chwilę coś, co chwilę poprawki. Aż się żygać naprawdę chciało. A cytując klasyka, to już moim brzygom chce się żygać. Nie będą to tacki zbyt reprezentacyjne, ale zrobimy co możemy w naszej mocy. Dobra, teraz to tutaj puszczę sobie jeszcze z tej strony, bo mnie interesuje, żeby to wejście było w stabilnym miejscu. Powoli, powoli do celu. A zrobię to. Nie no, spoko jest, no. Może potem tutaj coś podreguluję trochę te włókna, bo ta tuba 12 tak jakoś tak ciaśniej tutaj skręca. Mogę wam zaraz pokazać. Tylko tego turkusa trochę przekręcę, bo coś taki jest w górę strasznie wystaje, już jest dużo lepiej. Dobra, pokażę wam teraz tak z bliska. Taką pierwszą, taką bez jakichś poprawek. No, no nie ma szału, ale ci co wiedzą, rozumieją, bo szału lepszego już nie osiągnę. Dobra, to jest moja pierwsza tacka, dwie ostatnie duby. To oczywiście, że szału nie ma. Szału jakiegoś wielkiego nie wymagam. Wymagam tylko, żeby nie było jakichś tam zagięć albo naprawdę jakiegoś strasznego dramatu, nie? No i jadę, następna. Niestety ta tacka będzie mi teraz przeszkadzać. Będzie mi ograniczać moje ruchy, ale tak musi być. Mógłbym wkładać też od dołu, ale to jest tacka pierwsza, więc nie wiem, czy ja bym to w ogóle przełożył, dlatego będę leciał po prostu kolejno, tak jak mam tacki ułożone, bo wydaje mi się, że tak będzie to działać dobrze.
statki. Tak, pan wiewiór. Skoczyłem tam te dwie statki, te cztery. Sprawy w jednej, dwa sprawy w drugiej. Jest 11, więc pora na coś słodkiego. Uuu, łapówka! Oczywiście. A ja już zbieram do kupy. To jest jeszcze stara. Nowa. Stara? No. To już nowa, bo nowa musi mieć podwójną tacuszkę. O kufa. A to nie jest dużo większa. No nie, dużo nie, ale dwie tacki podwójne zmieści. Takie ma sloty podwójne. I tu jest w niej właśnie piesek taki pogrzebany, że ma to, co ma. O kurde. I tak powiem, to już jestem na lajcie, już jestem rozluźniony, już jestem w domu. Bo jeśli to w spokoju powkładam, nie jak małpa, to będę w domu. O, a widzisz, samo się tutaj chce wkładać. Oczywiście wszystkie w ogóle są nierówne, bo taką naklejkę kiedyś stworzę. Nienawidzę FC6 RS. I były problemy ze spawaniem, takie tam, wiesz, z tym cięciem i tym dalej, bo to było jeszcze przed serwisem nożyk. No. On po serwisie jest debilem, a co dopiero po. Przed, no. Odwrotnie, tak. No. To normalnie po prostu wyjaś wszystko i wszystko poszło gładko. No, troszeczkę było niebezpieczeństwa, bo jednak, wiesz, te tuby miałem w pewnym momencie powywalane i tak dalej. Ale nie było tak źle, jak myślałem, bo plan awaryjny się udał pewien, który mi ułatwił zadanie. Oczywiście to wszystko musiałem te tacki uwolnić i tamto uwolnić. Co dla pana awaryjny? Czy państwo jakieś? No, takie ułatwienie na szczęście, że nie musiałem tego kabla tutaj odpinać, bo miał odpinać i te kable stąd i ten pod spodem miałbym je puszczać, wiesz, to wiesz, dramat. No właśnie, to zrób mi zdjęcie. Zrobiłeś starą część? Tak. Tak jak myślałem, że w sumie zrobić. Udało się to na szczęście, że jak odkręciłem dwie śrubki, to wyszło i musiałem tylko tą część zmienić, nie? A potem to wszystko nasunąć od tyłu. Jakby to było nasunięcie tylko od góry, to za spoko, ale to miałem dwóch stron i tam po prostu musiałem tak czy siak i tak uważać, bo nie chciałbym nic urwać na samym początku. Możesz mi tam z daleka zdjęcie zrobić, panie kochany. Tutaj mi zrób tym aparatem dobrym, tak żebym sobie mógł włożyć. Włożyć go nawet pionowo czy poziomo? Nie, nie. Pioniowo się robi zdjęcia. Tu mam 3x4, nie, tak normalnie w pionie, tak żeby była cała ta, wszystko ładnie widać, że tutaj jest człowiek. To ciężko by było, że nie ma człowieka? Po prostu, bo ja mało, rzadko co występuję, a może bym i mógł. A jesteś główną postacią? Główną, przede wszystkim główną, gównianą. O, i tak możesz zrobić mi z góry, żebym ja miał tutaj... Nawet potem z bliska też, nawet potem z bliska. I no bo ja tam wysłałem pewne zdjęcie już jedno, takie początkowe powiedzmy, a potem wstawię kilka następnych zdjęć, które pokażą, że ten plan się powie, który zapytałem w tym w opisie. Czym się powiedzie, czy rozpierdolę? No idę jak burza powoli, potem pokażę efekt końcowy, bo teraz to już muszę tylko to dosiedzieć i to powkładać, a teraz jeśli kogoś spotkam na live na Instagramie, to zapraszam. No i sukces wam powiem, tak jak mi się włókna schowały, tak i zostawiam, w miarę podpisane, tutaj jest jakaś w ogóle tacka, gdzie nie ma tego jednego, ale to potem zobaczyłem, tego jednego języczka, ale nic nie wypada. Tutaj można byłoby coś podtrymować nieco, żeby tak trochę podrównać, ale czy to takie bardzo potrzebne, ważne. Nie jest nic zagięte, to jest najważniejsze. Były istniejące długości, to tak jak widzieliście, były przeróżne totalnie. Bo tutaj tuba druga, o to mógłbym trochę tak jeszcze podepchać na przykład, żeby to tak nie skręcało tędy, bo to nie jest takie miłe, jak się na to patrzy. A tu niestety musi być efekt też
wizualny, dobry, musi być czytelność duża. O, mogę sobie tak coś tam poregulować, delikatnie. I tam jakieś wolne włókna zostawić. A to, co wam jeszcze mogę pokazać, to co się dzieje z taśmami piankowymi. Nie wiem, czemu tak się degradują, po prostu tej pianki już nie ma. Ta została. Ja to teraz wymieniam na taśmę tkaninową. Mam takie same opaski jeszcze, bo mam do tej mufy. O, to jest mufa poprzednia, nie? Cały ten środek był używany, reszta jest nowa. Naprawdę dzięki Comscoop za to, że mogłem to odkręcić bez problemu i przenieść, bo jakbym miał sobie właśnie się to odpinać, ten kabel miałby mi latać, to mogłoby się skończyć bardziej niebezpiecznie. Także tutaj tylko sobie wymienię te opaski. No możliwe, że w tym 24 też, bo patrzcie, pianka się zdegradowała, a opaska sobie chodzi, nie? A pianka, ta taśma tkaninowa się nie degraduje, także wymieniam to na dwie tkaninowe. A jeszcze jakbym sobie spróbował sprawdzić tutaj, co jest grane. No patrzcie, tu jest tkaninowa, później dokładałem i są jeszcze cienkie opaski, nie? Takie jak dla dzieci, bo nie miałem już tych grubych. Widzicie, to sztywno. To, o, muszę siły dużo użyć, żeby to przesunąć. Tutaj tak samo. Nie, no w porządku jest, w pytkę jest, także kończymy interes i pójdę do Bartka, coś tam mu jeszcze pomogę. A tak naprawdę ta to już ma dom znaleziony, ta mufa, naprawdę, to co wspominałem, to już idzie na pewien tak zwany biznes, gdzie trzeba kable do siebie połączyć albo tam mufę stworzyć, także mam do niej wszystko, uchwyt, wszystko jest. Dobra. No i dziękuję wam za ten sidequestowy odcinek. Było ciekawie. Uważam, że się udało. Z tego, co zauważyłem, to nic nie pękło. Też do Piotra napisałem wiadomość, że jakby coś tam nie działało, to żeby mi dawał znaka, bo Piotr jest osoba, która jakby utrzymuje. Robi w utrzymaniu i jakby wyszła awaria, no to do sobie wezwanie, także będzie wiedział w razie czego, póki tu jestem, aby jeszcze coś naprawić. Co jeszcze mogę więcej powiedzieć? Tenio, fajne mufy. Może trzeba tak naprawdę mieć te porty, te uchwyty, to wszystko jest potrzebne, ale naprawdę wyciągnięta z pod wody, skubana jest szczelna, nie? No i tutaj teraz do tej mufy będę mógł sobie swobodnie wpawać, tak, kabel ten z tyłu, który przychodzi i coś jeszcze, aha, z tego z tyłu budynku mi przychodzi i z tego budynku mi przychodzi kabel. Dobra, i plus jeszcze z mufy tam innej. A to w ogóle to jest temat na inny odcinek. Tak naprawdę budowa starej sieci i modernizowanie do nowej, tak jak należy to zrobić. No i najgorsze to, że wszystkie inne kable to są aktywne. Może być problem, kiedy to będę mógł robić. No, chyba że podejmę próbę zrobienia takiej transplantacji z mufy chińskiej do mufy Tenio. Też powiedzmy z takim przecięciem tylko na spaw. Czy to jest możliwe? Wszystko jest możliwe. Dobra, to żegnam się z wami i trzymajcie się, na razie. Co jeszcze mogę pokazać, to, że kiedyś, jak robiłem tą mufę najpierw z jednym kablem 144-24, to zwinąłem ją normalnie, że tak powiem, i pasowała do uchwytu. A potem jak dorzucałem kolejny kabel 144, to zwinąłem ją odwrotnie i teraz powinna ona wejść tak, a uchwyt jest w nie w tą stronę, to trzeba, więc póki mam piękną okazję, to przekręcę go na drugą stronę i będzie mufa pasować idealnie w końcu. Kiedyś pasowała, tylko na strażu odwrotnie nawinąłem, taka jest ten ciapa. No i przez to, że było odwrotnie, to musiała taka ósemka przejść przez studnię i dopiero mogłem założyć mufę na uchwyt, bo ona wisi tu zawsze, całe życie. Ale teraz chyba jeszcze popełniłem fuck up. No tak. Teraz ona jest dłuższa. O, chyba zdupiłem sprawę. Zdupiłem sprawę, bo w tą stronę nie da rady jej założyć. Trzeba zrobić nowe dziury. No to niestety, ale póki jest idealna pogoda, to mam nowe kołki.
Zaraz przymierzymy, zrobimy wcześniej. Przykręcę, bo już wszystko mam przygotowane. Tylko odmierzę gdzieś tutaj wcześniej i będzie dobrze. Znaczy, sorry, w tą stronę. O, dokładnie tak to będzie. No, tam gdzieś niestety na dole to musi być. Jedna dziura. Druga. Ale póki mam okazję, to muszę to naprawić, bo tak, nie chce mi się tego na pewno, to nie chce mi się kabli odwijać, nie? To już w ogóle dramat był. To ja sobie w ogóle wolę ten uchwyt przekręcić i mieć z bani. Mam nadzieję, że mi tutaj sięgnie ta dwunastka, bo mam dwunastki kołki, oryginalne kołomskołp, a że to wiertło mi tutaj nie spasuje do końca, to mogę mieć mały problem. O kurczę, no nie jest tak wygodnie. No powiem wam, że kiepska sprawa trochę. Oj, wybaczcie mi, znowu katarek. Bartodziej dzwoni. Tak, Bartodziej. Czy to ty? Tak.